ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Witam Państwa serdecznie w programie Na Starym Rynku w Łomży. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Poseł Leszek Kołakowski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, minęło 3 miesiące od wyborów parlamentarnych. Miał Pan i ma Pan biuro w Łomży. Czy coś się w tej sprawie zmieniło, jeśli chodzi o teren? Tak, w tej kadencji potrzeby wyborców są większe. Ubyło nam dwóch posłów z terenu dawnego łomżyńskiego i moim, naszym wspólnym obowiązkiem było utworzenie nowych biur. Poza Łomżą utworzone jest biuro poselskie w Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckiem. Także jest biuro podstawowe i trzy filie. Działania te były spowodowane tym, iż bardzo wielu interesantów, bardzo wiele spraw związanych z dniem dzisiejszym, z potrzebami mieszkańców, ich problemami. I to było przyczynkiem otworzenia właśnie filii biur poselskich w tych miastach. A wcześniej miał Pan swoje agendy w tych miastach? Kolno? W poprzedniej kadencji było jedno duże biuro łomżyńskie, które też, przyznam, obsługiwało część interesantów ze ościennych powiatów. Tutaj też trafiali interesanci z najtrudniejszymi sprawami, no, których problemy nie zostały rozwiązane miejscowo. Tych dwóch posłów to przypomnijmy. Pan Kazimierz Gwiazdowski z Grajewa, który miał swoje biuro w Kolnie i w Grajewie. I jeszcze prawdopodobnie mówi Pan o byłym koledze partyjnym, a teraz już Klub Solidarny Polski, panu pośle Jacku Boguckim. Tak, z Wysokiego Mazowieckiego. Tutaj zostało też utworzone biuro w Wysokim Mazowieckim. Także bezpośrednie biuro podejmuje działania. Zawsze zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, udzielenia pomocy prawnej, bez względu na barwy polityczne czy tego typu związane sprawy. Biuro jest otwarte dla wszystkich mieszkańców w tych powiatach. Udaje się tam nawiązać współpracę z panem Jackiem Boguckim, czy to jest raczej konkurencja od tego wyborcy? Ja pozostaję w pozytywnych relacjach z kolegą posłem tym, o którym pan mówi, jak również innymi kolegami. Przejdźmy do spraw bieżących. Złożył pan w Sejmie do pani marszałek Ewy Kopacz interpelację w sprawie wyłączenia inwestycji pod nazwą obwodnica Łomża z, nazwijmy to, szerszego projektu pod nazwą Via Baltica. Dlaczego? Tak, mieszkańcy Łomży, ziemi łomżyńskiej, powiatu kolneńskiego, grajewskiego znajdują się w ciągu drogi ekspresowej Via Baltica. Decyzje ostateczne już zapadły, będzie budowana Via Baltica właśnie przez te powiaty. Są uzgodnienia, rekomendacje Komisji Europejskiej, wytyczony jest przebieg i w tej chwili oczekujemy na decyzję środowiskową Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na tą decyzję, później na pozwolenie na budowę. Z tym, że tu, biorąc pod uwagę problemy komunikacyjne miasta Łomży, jak również tutaj mieszkańców ziemi łomżyńskiej, związane z coraz zwiększającym się ruchem tranzytowym, gospodarczym, regionalnym w okresie wakacji, także turystycznym, miasto Łomża, mieszkańcy cierpią na wiele uciążliwości z tym związanych, jak również niszczeniem tych dróg. W związku z powyższym podjąłem inicjatywę, właściwie interwencję, która została przelana na pismo, na interpelację, i celem zasadniczym tej interpelacji jest wydzielenie z odcinka Via Baltica skupiającego się na odcinku od Ełku do Ostrowi, aby z tego odcinka wyłączyć obwodnicę miasta Łomża i nadać priorytet budowy obwodnicy miasta Łomża, która, przypomnę, rozpoczynałaby się od węzła komunikacyjnego, węzła bezkolizyjnego przed Konarzycami, a skończyłaby się za Kisielnicą. Dodatkowym elementem, sięgaczem tej obwodnicy byłby odcinek od Konarzyc do Podgórza, do Szosy Zambrowskiej. Także
Tym półkolem po stronie północno-zachodniej zbudowana zostałaby obwodnica miasta Łomży. Uważam, że to wydzielenie tego odcinka i nadanie odrębnego zadania inwestycyjnego przyspieszyłoby budowę obwodnicy miasta Łomża. Podobnie już wcześniej zostały podjęte decyzje, w tym roku powinna ruszyć budowa obwodnicy Stawisk i Szczuczyna. Stawiski. Właśnie szkoda, dlaczego wtedy nie podjęto decyzji także w sprawie Łomży? Wtedy też była o tym mowa, ale odcinek obwodnicy łomżyńskiej jest 2-3-krotnie dłuższy i wymagał, tak mi ówczesny minister transportu przedstawił, znaczących środków finansowych, których nie było wówczas w budżecie państwa. Natomiast w tej chwili jest już ostatecznie określony przebieg Via Baltiki i oczekujemy właśnie prawomocnych decyzji. Właśnie to wydzielenie przysporzyłoby przyspieszeniu wybudowania obwodnicy miasta Łomża. Dodam też, że jest przyjęta słuszna, dobra praktyka w Polsce, iż najpierw buduje się te odcinki, gdzie jest najwięcej uciążliwości komunikacyjnych. Tu od Ełku aż pod Ostrów Mazowiecką Łomża jest tym największym miastem, najbardziej zurbanizowanym i tu są największe trudności komunikacyjne i bardzo liczę na to, że resort transportu przychyli się do tej propozycji złożonej, aby ten odcinek obwodnicy Łomży wydzielić z całej Via Baltiki i priorytetowo wybudować jako pierwszy. To nie jedyna interpelacja. Ma Pan zamiar też złożyć na ręce Pani Marszałek Kopacz interpelację w sprawie likwidacji sądów w Zambrowie, Grajewie, reorganizacji tych instytucji. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, my mieszkańcy ziemi łomżyńskiej jesteśmy zaniepokojeni zapowiedziami likwidacji sądów w Grajewie, w Zambrowie, bo to są też miejsca pracy. Jak również, gdyby te sądy, mówi się, że mają być likwidowane etaty prezesów tych sądów, ale w konsekwencji może być spowodowane tym, że ośrodki te wygasną i mieszkańcy powiatów zambrowskiego, grajewskiego będą musieli przyjeżdżać do Łomży. A przypomnę, że z Grajewa, z powiatu grajewskiego trzeba byłoby dojechać do Łomży, do sądu i wrócić. To w niektórych przypadkach mogło to by być nawet 150-180 km. Jest to bardzo znaczące oddalenie i utrudnienie dojścia do wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że błędem byłoby likwidowanie tych placówek, tych sądów rejonowych właśnie w powiecie zambrowskim i grajewskim. Ja wpisuję się do tej inicjatywy broniącej w tych powiatach sądów, prokuratur, jak również do obrony innych instytucji, bo przypomnę, że likwidacja w powiecie prokuratury, likwidacja sądu, być może innych instytucji powiatowych może spowodować brzemienie w skutkach nawet docelowo z możliwością nawet likwidacji powiatów. Także ja się nie dziwię środowiskom lokalnym w powiecie zambrowskim i grajewskim, że bronią swoich instytucji, a przypomnę, że to są też miejsca pracy. To są też miejsca pracy właśnie tej pracy tak bardzo potrzebnej. Czy podobną wolę w sprawie obrony tych sądów i innych instytucji przejawiają inni podlascy posłowie, nie tylko z klubu Prawa i Sprawiedliwości? Tak, z informacji, które posiadam, posłowie sprzeciwiają się właśnie tak drastycznej reformie. Także posłowie z Platformy Obywatelskiej? To już należy pytać posłów z Platformy. Myślę, że taka interpelacja miałaby wtedy dużo większe szanse powodzenia. Tak, z tym, że tu w województwie podlaskim, z informacji, jakie posiadam, planuje się likwidację 5 sądów tutaj na ziemi łomżyńskiej, sądu zambrowskiego, grajewskiego. W grę wchodzi też likwidacja sądu augustowskiego, sejneńskiego i bodajże sokulskiego. Są jednak rzeczy, w których rząd Rzeczpospolitej podwyższa, a nie obniża. A chodzi o wiek emerytalny, 67 lat docelowo. Jest Pan za, czy nawet przeciw? Mówi się o zrównaniu praw mężczyzn, kobiet, zrównania wieku emerytalnego, ale jednocześnie podniesienia. No dzisiaj w świetle istniejących przepisów kobieta w wieku 60, mężczyzna w wieku 65 lat może przejść na zasłużony wypoczynek, bo jest to już ten wiek, w
którym ten wypoczynek po wieloletniej pracy należy się. Natomiast jeżeli chodzi o podniesienie wieku do 67, mówi się o kryzysie w Polsce, w Europie, na świecie, ale też nie możemy zapominać o tym, że to podniesienie wieku spowoduje, iż kobiety, mężczyźni, chcąc też mieć trochę wyższe emerytury... Wiele osób mówi, że po prostu tego wieku nie dożyje, jeśli będzie musiało tak pracować. Też do 67 lat, ale jednocześnie zamkniemy miejsca dla ludzi młodych, absolwentów szkół średnich, szkół wyższych, fachowców, którzy też nie będą mieli możliwości wejścia na rynek pracy do tych instytucji. Ale eksperci, ekonomiści podkreślają, że Polski nie stać na utrzymanie obecnego poziomu wieku emerytalnego. Jak pan się odniesie do tych słów? To znaczy, ja nie znam takich analiz, być może zbyt pośmiesznie mówi się o tym podniesieniu wieku emerytalnego, ale ja uważam, że tłumaczy się to niską demografią, że polscy pracownicy mogliby dłużej pracować, że takie sytuacje są w Europie Zachodniej. Praca w wielu zawodach jest bardzo wyczerpująca i ówcześni ustawodawcy, określając wiek w tych granicach obecnie obowiązujących, przewidzieli właśnie specyfikę pracy, charakter pracy, nawet możliwość wcześniejszego w niektórych zawodach odejścia na emeryturę. Uważam, że jest rzeczą złą podnoszenie wieku emerytalnego, w szczególności kobiet, do 67 lat. Bo, panie redaktorze, szanowni państwo, spójrzmy, podniesienie o 7 lat wieku emerytalnego jest rzeczą bardzo złą w skutkach. Dzisiaj kobieta, matka, babcia ma bardzo wiele pracy wykonuje w domu, wiele czynności. Pomoc dzieciom. Młode pokolenie też nie decyduje się na dzieci, jeśli babcia nie będzie się mogła zająć tym dzieckiem. Tak, ale tu w szczególności mówimy o mamach, które wykonują bardzo wiele pracy. A służbom mundurowym należy wydłużyć wiek emerytalny? To jest trudna sytuacja. Nawet dzisiaj służby mundurowe mają możliwość odejścia na emeryturę. Nie będzie to pełna emerytura po 15 lat pracy w służbach. I dzisiaj widzimy, że w służbach jest wiele wolnych miejsc pracy. Także też należałoby spojrzeć na to rozważnie. Podniesienie o 10 lat wieku emerytalnego w służbach mundurowych też może w brzemiennych skutkach możemy odczuć. Na plus czy na minus? No dzisiaj ja nie chciałbym być wróżką, ale chciałbym, aby służby mundurowe, takie jak wojsko, policja, Państwowa Straż Pożarna, miała w dobrej kondycji tych, którzy nas chronią, bronią, czuwają nad naszym bezpieczeństwem. A jednak ta sprawność fizyczna jest większa w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Ale też ciężko podbywać się wyszkolonych, notabene za państwowe pieniądze publiczne, fachowców. Tak, ja podzielam to stanowisko. Ten temat zakończmy troszeczkę tak, jak zaczęliśmy, czyli od biur poselskich. Z jakimi tematami teraz najczęściej zwracają się pana wyborcy? Panie redaktorze, szanowni państwo, zarówno w Łomży, jak również w powiecie kolneńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim widzę coraz większe zainteresowanie szukaniem pracy. Bardzo dużo zgłasza się osób młodych, osób wykształconych, posiadających bardzo dobre wykształcenie, jeden, dwa fakultety, języki, informatyka w pełnej gamie. Nasze społeczeństwo jest bardzo dobrze wykształcone, ale nie ma pracy. Ja jedną z najbliższych interpelacji poselskich będę właśnie kierował do polskiego rządu o zwiększenie środków z Funduszu Pracy, też na rozwinięcie może własnej działalności gospodarczej, na samozatrudnienie, ale też będę apelował, aby nie wprowadzano zbyt radykalnych zmian związanych z kodeksem pracy, bo to będzie źle skutkować na rynku pracy. Uważam, że polski system prawny trzeba zmieniać, bardziej przystosowywać do potrzeb, bo jest dzisiaj zbyt sztywny. Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej zawiera zbyt utrudnioną specyfikę procedury administracyjną. Czyli przed panami i paniami posłankami jeszcze dużo pracy, miejmy nadzieję owocnej dla wszystkich Polaków. Dziękuję za wizytę w studio. Przypomnę tylko, że moim państwa gościem w programie Na Starym Rynku był pan poseł Leszek Kołakowski, członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszam do biur poselskich.